Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej pogadance na moim kanale. Dawno nie robiłem pogadanek swoją drogą. I dzisiaj w dobrym humorze, w dobrym nastroju przechodzimy do Crasha Bandicoot Mobile Part 2. Dlaczego Part 2? Otóż wczoraj, czyli 22 kwietnia liknął, a raczej pojawił się gameplay Crasha Bandicoot Mobile, którego wspólnie obejrzymy, tak więc bez zbędnego przedłużenia, let's go! Muszę zapamiętać, że to będzie 7 sekunda materiału z 14 tutaj tego gameplayu od tego oto użytkownika, który go nazwa wyświetli się wam teraz na ekranie. Bardzo podoba mi się fakt, że pod koniec ogólnie plansz będziemy mieli mini konfrontacje z mini bossami. Na przykład jak widzicie tutaj mamy Nitro Ant Drone, czyli po prostu taką mrówkę, która jest, wiecie, nasiąknięta nitroglicerynką albo po prostu skrzynką nitro. Bardzo fajny patent i bardzo ciekawa sprawa. Ogólnie dobra, wiem, że tutaj minęło już 46 sekund materiału, którego właśnie w tym momencie oglądamy. I powiem wam szczerze tak, bardzo mi się ogólnie podoba design, jak na grę telefonową Crasha, bo powiem wam szczerze, w porównaniu do takich gier jak Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, Crash Bandicoot Nitro Kart 2, czy w ogóle te wszystkie gry telefonowe Crasha, ta gra moim zdaniem wygląda chyba świetnie. To jest cudowna gra. Naprawdę graficznie wygląda to wszystko bardzo ładnie i powiem więcej, model Crasha bardzo mi się podoba i taka mini ciekawostka, odgłosy Crasha, a raczej, wiecie, kiedy kończymy zawsze poziom w tej otóż gierce, to Crash wydaje odgłosy takie same jak w Crashu Bandicoot N-Saint Logi, dokładnie to w Crashu jedynce, kiedy to Crash zdobywa klejnot, taka mini ciekawostka. Bardzo mi się również podoba skrzynka z Aku Aku, bo design maski Aku Aku jest bardzo dobry. Jedyne co się mi najmniej oczywiście podoba w tym wszystkim, to jest design Coco, bo dla mnie ona jakoś tak trochę dziwnie wygląda, ale być może do niego się przyzwyczaję. Lecimy dalej. Tutaj widzę właśnie przeciwników z Turtle Woods, z Crasha Bandicoot 2. Pamiętacie tych żółwi z tym ostrzem, wiecie, które trzeba było slajdem pokonać? No to jak widać oni tutaj powracają, co jest oczywiście bardzo fajnym aspektem i patentem. Jakby co 58 sekunda. Czy tylko mi podoba się ten aspekt z spadającymi totemami? Bo dla mnie jest naprawdę bardzo fajne i nie wiem czemu odnoszę wrażenie, jakby to było małe nawiązanie do poziomów z naszym słodkim misiem polarnym, a dokładnie z naszym polarkiem z Crasha Bandicoot 2. Nie wiem czemu, jakoś tak skojarzyło mi się z tymi jego poziomami, gdzie wiecie, trzeba było przeskoczyć przez te totemy. Wiadomo, że to są ogólnie teraz totemy składające się z takich właśnie kwadratów, ale no jak wiemy w Crashu 2, no był taki jeden podłużny totem, który praktycznie leżał i trzeba było przeskoczyć. Nie zignoruję oczywiście tego, że temu humorki również nas wybijają, co dla mnie oczywiście po raz kolejny jest nawiązaniem do Crasha 2, kiedy to wpadaliśmy w dół z tymi pancernikami, gdzie trzeba było je wszystkie wybić. I wiecie, po czasie kiedy wybijaliśmy ich wszystkich, no to
pojawiał się muchomor, który pozwoli nam wydostać się z tej dziury i zakończyć poziom. Okej, tutaj mieliśmy przed chwilą konfrontację właśnie z naszym pierwszym minibossem i powiem wam szczerze, wydawało mi się, że to trochę trudniejsze będzie i bardziej skomplikowane, I guess, ale jak teraz tak na to spojrzałem, no to wystarczy po prostu, nie wiem, gdzieś bliżej podejść, będziemy mieli tak zwany krótki quick time event, gdzie będziemy musieli jeden przycisk wcisnąć i jest po naszym przeciwniku, tylko tutaj mam małą rozkminę, ponieważ nie wiem, czy to jest gdziekolwiek wyjaśnione, oczywiście, jeżeli ktoś wie, może mnie tutaj objaśnić, jak i tutaj oczywiście poprawić. Zauważyłem, że po pokonaniu bossa od razu Crash otrzymał klejnot i moje pytanie jest następujące, czy to jakby wygląda na takiej zasadzie, że musimy przejść planszę za pierwszym razem, by dostać ten klejnot i bez, że tak powiem, zginięcia, czy to jest na zasadzie takiej, że nieważne, czy zginiesz, czy nie, to ten klejnot otrzymasz. Wydaje mi się, że to bardziej drugie, aczkolwiek tutaj wolę mimo co zadać to pytanie, bo nigdy nie wiadomo, czy twórcy czasem nie chcieli tutaj, wiecie, tak trochę podkręcić poziomu trudności, więc dlatego stąd też jest i moje pytanie. I oczywiście, tak jak wspomniałem na początku z tej mini ciekawostki, że no, mieliśmy przed chwilą właśnie animację, gdzie Crash sobie potańczył. Wszyscy ten taniec znamy, oczywiście, nie tylko z Crasha Insane, ale też z trylogii, tam poza jedynką oczywiście. Aczkolwiek ten taniec, który widzieliśmy, no to było bardziej nawiązanie do Insane Trilogy oraz odgłos Crasha, gdzie, wiecie, powiedział takie paraba, bo wiecie, zdobył klejnot w końcu, nie? Okej, tutaj zatrzymam się na sekundkę, jestem przy 3 minucie i 47 sekundzie. Powiem tak, wtrącę swoje 3 grosze. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się Hub World, który obecnie widzimy na ekranie. Po prostu uważam, że to, co twórcy tutaj wykminili, to jest po prostu kwintesencja zajebistości, za przeproszeniem. Po prostu nie wiem, jak mam to inaczej skomentować, po prostu to jest gra, którą szczerze ze wszystkich gier na telefon chyba będę mocno ogrywał. Serio, jak na początku miałem dosłownie gdzieś gry telefonowe Crasha, bo jakoś nie interesowały mnie ze względu na, powiedzmy, trochę straszne bądź też i słabe wspomnienia, no bo nie ukrywajmy, ale jakby, no, niezbyt fajnie mi się wspomina Crash Bandicoot Nitro Kart na Androida i iOS-a.
Więc dlatego też byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony do Crasha Bandicoot Mobile, bo z początku myślałem, że ta gra trochę okaże się syfem. Aczkolwiek chcę dać tej grze szansę i myślę, że danie tej grze szansę jest jak najbardziej pozytywną reakcją z mojej strony i pozytywnym rozpatrzeniem. Dlatego, że uważam, że ta gra powinna dostać szansę z tego względu, że pomimo, że to jest Endless Run, to jednak to jest dobry Endless Run. Nawet powiem więcej, jest na pewno ciekawsza niż Subway Surfers, którego kiedyś lubiłem się zagrywać, ponieważ gameplay, no chcąc nie chcąc, jest mega podobny do Subway Surfers, ale wiadomo, to jest Crash, więc cóż tutaj można innego powiedzieć, po prostu twórcy, jak na grę telefonową, moim zdaniem, bardzo dobra robota. Biję wam brawa, niestety nie mogę się pokazać, ale możecie się domyślać po odgłosach, że biję brawa dla twórców. A teraz skupiamy się dalej na oglądaniu i co jakiś czas, tak jak mówię, będę dawał swoje jakieś 5 groszy. Okej, okay, moje pierwsze pytanie, co to jest ten cały glowbark? Ta skrzynka z tym. Bo to trochę mi przypomina, jakby to było jakieś takie, nie wiem, specjalne... Trochę to wygląda jak takie specjalne kryształowe roślinki, takie zielone, coś takiego. Nie wiem szczerze, akurat tutaj się nie za bardzo zagłębiałem. Być może w postprodukcji, jak będę to teraz montował, to napiszę tutaj tekst, czy dowiedziałem się, czy też nie dowiedziałem się, bo pewnie gdzieś tam wyczytałem, bądź też i nie. W każdym razie, jeżeli nie dowiedziałem się i nie pojawiła się ta adnotacja, tudzież informacja, to możecie mi wyjaśnić w sekcji komentarzy, ale naprawdę, model Crasha jest the besta. Bardzo ładny, bardzo piękny i nie wiem, jak mogę go inaczej określić. W ogóle ten level design jest świetny. Dobra, 4 minuty i 14 sekund. Zapewne ja też tak będę failował, tak jak ten oto koleś. Znaczy, pewnie na początku nie będę ogarniał kontrolek i tak dalej, ale myślę, że będzie śmiesznie. Naprawdę będzie śmiesznie. Zresztą, jak pod sam koniec tego materiału zadam wam jedno takie bardzo ważne pytanie, ponieważ udało mi się jedną rzecz ogarnąć, ale to wszystko w swoim czasie. No dobra, może aż tak nie będę failował, ale jednak fajnie na pewno z mojej strony się ukażą. Let's go.
Okej. Okay. 6 minuta 40 sekund. Jak widzicie, bardzo ciekawi mnie ta brama po prawej stronie, gdzie mamy tutaj 1 na 2 dżemy. Czyżby to była jakaś specjalna ścieżka albo alternatywna ścieżka poziomu? No właśnie, i to jest bardzo ciekawa sprawa. I oczywiście chciałbym, żebyście również tutaj wypowiedzieli się w tej kwestii, co sądzicie, jeżeli mniej więcej domyślacie się, o co może chodzić, bo ja jedyne, jaką mogę teorię tutaj zarzucić, to to, że to jest jakaś alternatywna ścieżka do drugiej części poziomu, ponieważ, no tak wiecie, na razie póki co, no ten owy użytkownik ma 1 na 2 klejnoty, tak więc no nie ma tutaj za bardzo pola do popisu. Tak, teraz zwróciłem uwagę, że Crash będzie zwiedzał chyba nową część Turtle Woods, ponieważ tak, nie zignorowałem tego, że poziom, który Crash zwiedzał jakiś chwilę temu i teraz, to jest Turtle Woods, tylko pewnie z innej perspektywy teraz trochę. I czy ja muszę, kurde, tutaj wspominać o tym, że soundtrack po prostu jest epicki? Bo jeżeli nie muszę o tym wspominać, to wiedzcie, że on jest po prostu epicki jak na grę na telefon. Szczerze tutaj powiem jedną taką rzecz, która mi się trochę nie podoba, mianowicie wiem, że to jest gra na telefon, zdaję sobie sprawę, że ona w pewnym stopniu jest ograniczona, jeżeli chodzi o powiedzmy poligony i tak dalej, ale szkoda tylko, że nie wykorzystali przykładowo tych roślinek, wiecie, z Crasha jedynki, dwójki, wiecie, tych roślinek, które nas połykały, nie? Ponieważ tak troszeczkę poza tymi żółwiami, wiecie, z tą piłą, to tak wydaje się, że to trochę jest, nie wiem, tutaj pustka w tym poziomie. Może oczywiście coś się pojawi w dalszej części poziomu, ale na chwilę obecną uważam, że jednak ten poziom momentami jest zbyt pusty i mogliby tutaj coś ciekawego oczywiście dorzucić, ale no niestety jest to już za późno, dlatego że w niektórych zagranicznych krajach już w tę grę można grać, tylko u nas w Polsce trzeba jeszcze czekać. Prawdopodobnie nie wiem, nie mam tutaj pewności stuprocentowej, ale gdzieś wyczytałem, że niby premiera tej gry ma być w maju tego roku, więc zobaczymy, to wszystko się ukaże. Lecimy dalej. Auć, to musiało boleć zdecydowanie, tak? To musiało boleć. W szczególności Crasha. Jedyną rzecz, którą teraz też zauważyłem, to tak jak już wspominałem, jak Crash przykładowo miał swoją pozę zwycięską i mogliśmy usłyszeć odgłosy z Unsane Trilogy, to warto też wspomnieć o tym, że jak straciliśmy tutaj Aku Aku, to również był odgłos z Crasha Unsane Trilogy. 8 minut i 30 sekund.
No i mamy kolejnego, nowego przeciwnika, Nitro Crab, czyli Nitro Crab. Zobaczymy, jak konfrontacja z nim będzie wyglądać. Jestem wręcz ciekaw, może coś ciekawego się zmieni w przeciwieństwie do naszego poprzedniego bossa? Kto wie? Widzę, że tutaj jego specyfikacją jest to, że on puszcza ogromne nitrokule, które zapewne gdyby Crash miał bezpośredni kontakt z nimi, no to skończyłoby się to w taki sposób, że Crash byłby po prostu spłaszczony. Tak jak wiecie, jakby walec po nim przejechał. Okej, czyli w tym wypadku konfrontacja wyglądała tak, że Crash rzucił serum w Nitro Crab'a. Okej, spoko, jak najbardziej kumam przesłanie w tym wypadku.
Oczywiście, moi drodzy, nie zignoruję faktu, że tam Coco wspomniała w naszym hubie, że Crash teraz będzie mógł pokonać gang Scorporilli. Tak więc, no, widzę tutaj pewne małe nawiązania do Crash of the Titans oraz Crash Mind Over Mutant. No, powiem szczerze, jestem zachwycony. Brawo! Brawa, brawa i jeszcze raz brawa. A już tym bardziej, jak zauważyłem, że będziemy mogli tutaj sobie levelować Crasha i różne tego typu rzeczy, to już w ogóle kompletnie wow, nie? Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o gameplay Crash Bandicoot Mobile. Na samym końcu zostawię was teraz z muzyką i pooglądacie sobie screenshoty z fanpage Coco Bandicoot w nawiasie małpa Bandicoot Power. No i cóż, zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że wam się podobała ta pogadanka. Tak jak mówię, rzeczy, które mi się podobały, to praktycznie zdecydowania większość, tak jak zwykle to zresztą bywa. Oczywiście nie do każdej gry jestem tak nastawiony, ponieważ takiego Crasha Boom Bank jestem w stanie non-stop krytykować, ale też oczywiście wypominać jakieś tam pozytywne aspekty, bo Crash Boom Bank ma takowe pozytywne aspekty, jakkolwiek to brzmi. Oraz inne gry na telefon. Tak więc jeżeli wam pogadanka się spodobała, macie coś ciekawego do zaoferowania, może wasze jakieś takie propozycje, bądź też i jakieś ciekawe rzeczy, które mogłyby się w sumie w tym Crash Bandicoot on the run, bo praktycznie ta gra tak miała się nazywać i pewnie się tak będzie w końcu nazywać, to możecie jakieś ciekawe rzeczy napisać w sekcji komentarzy. I moje ostateczne pytanie przed pokazem slajdów jest takie, czy chcielibyście Let's Play z Crash Bandicoot Mobile? Bo ja się na to oczywiście nastawiam, aczkolwiek mam teraz możliwość ogrania tej wersji angielskiej, bo dzięki Pixelowi, którego serdecznie pozdrawiam, udało się jakby dostać do wersji amerykańskiej, angielskiej. Mam przy okazji emulator Androida, tak więc jeżeli chcecie, to mogę na dniach teraz wypuścić jakiś let's play z Crasha Bandicoot on the run, bądź też po prostu poczekać na wersję polską. Tak czy siak, let's play prawdopodobnie będzie, 100% on będzie, ale pytanie, czy wy bylibyście chętni? Bo ja na pewno. A teraz zapraszam na krótki pokaz. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live streamami i różnego tego typu filmami. Widzimy się w kolejnych filmach z Crasha Bandicoota i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!